samorządowcy, liderzy Prawa i Sprawiedliwości lokalni spotykają się dziś, jutro, także wczoraj spotykamy się w mniejszych miejscowościach, powiatowych, aby przedstawić szczegóły programu, jaki został zaprezentowany w Warszawie w sobotę. Zaprezentował go pan prezes Kaczyński oraz pan premier Morawiecki. Kilka kluczowych elementów, o których chcieliśmy Państwu powiedzieć. Przede wszystkim to 500+ na każde dziecko. Jak Państwo pamiętacie, w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość obiecało program 500+. Gdy wygraliśmy wybory parlamentarne, okazało się, że stan finansów państwa, jaki zastaliśmy, nie był najlepszy. Wówczas deficyt budżetowy sięgał, znaczy przekraczał 40 miliardów złotych. Wprowadziliśmy w ciągu kilku tygodni rozwiązania, które pozwoliły na program 500+ na każde dziecko, ale w tych rodzinach gorzej sytuowanych oraz na wszystkie dzieci od drugiego w danej rodzinie. Ale jednocześnie wskazywaliśmy, że gdy tylko stan państwa na to pozwoli, będzie 500 na każde dziecko. Ja jestem członkiem Komisji Finansów Publicznych i mogę powiedzieć tak, wbrew tym słowom, które padały w 2015 i 2016 roku naszych oponentów z innych formacji, a także ekonomistów, budżet się nie zawalił. Program 500+ podobno miał funkcjonować tylko w 2016 roku, a w 2017, już jak mówiła pani premier Kopacz, miał już go nie być. No, przeszedł 2017 rok, przeszedł 2018, mamy rok 2019 i co się dzieje? Deficyt państwa, deficyt w budżecie państwa, mimo tych obietnic, które zrealizowaliśmy, to nie jest ponad 40 miliardów złotych jak w 2015 roku, tylko zaledwie 10. To pozwala nam na rozszerzenie tego programu i już od lipca będzie 500+ na każde dziecko, tak jak Państwu i wszystkim Polakom obiecywaliśmy. Co to oznacza dla powiatu wolsztyńskiego? Dzisiaj z tego programu korzysta ponad 7 tysięcy dzieci, czy rodzice ponad 7 tysięcy dzieci. Po tych zmianach będzie to kilkanaście tysięcy, około 13 tysięcy dzieci. Dzisiaj rocznie do powiatu wolsztyńskiego trafia 40 milionów z tytułu 500+, około 18 do gminy Wolsztyn, 12 do gminy Przemęt, 10 do Siedlca, no to będzie więcej o około 60-70%, czyli około 70 milionów złotych nawet może trafiać, czyli około 30 milionów złotych więcej. To poza bardzo dużym zastrzykiem gotówki do tych rodzin jest także stymulacja dla lokalnych przedsiębiorców, bo absolutna większość tych środków pozostaje w powiecie wolsztyńskim, tutaj w lokalnych sklepach, zakładach usługowych. Pamiętajmy także, że z tego programu większość, czy duża część, nie większość, ale no, około 30% wraca w postaci VAT-u od produktów, w postaci PIT-u, który płacą pracownicy, którzy pracują właśnie, aby tę większą ilość towarów mieć, wytworzyć, czy też CIT-u od przedsiębiorstw. Krótko mówiąc, udało się, cieszymy się bardzo. Po 3 latach możemy powiedzieć, nic się z budżetem nie stało, wręcz przeciwnie, z 40 miliardów deficytu zjechaliśmy do 10, a program możemy rozszerzyć, możemy tą obietnicę w pierwszej kadencji naszej zrealizować. Druga rzecz, o której mówimy, to jest świadczenie dla emerytów 1100. Prawo i Sprawiedliwość podniosło zdecydowanie najniższe świadczenie emerytalne i dzisiaj oferujemy, chcemy zaproponować już w maju emerytom w Polsce 1100 zł brutto jednorazowego dodatku. Mam nadzieję, że jeżeli stan państwa na to pozwoli, to będzie dodatek nie tylko w tym roku, ale także w latach kolejnych. Uważamy, że to jest potrzebne dla emerytów. Oczywiście dodatkowo dochodzi waloryzacja, która jest trochę zmieniona, ponieważ wiele lat temu, nie przez nas, tylko przez naszych poprzedników, był wymyślony pewien algorytm, jeżeli chodzi o waloryzację emerytur, oparty w dużej mierze o inflację. Ta inflacja jest dosyć niska, stąd też waloryzacja w poprzednich latach nie była wysoka i dla niektórych była naprawdę symboliczna. Teraz ta waloryzacja będzie wynosić ponad 70 zł co najmniej dla każdej osoby. I kolejne rzeczy, o których Państwu też mówiliśmy, o których mówiliśmy w sobotę, to jest zniesienie PIT-u dla osób do 26 roku życia. Co to oznacza? To oznacza, że taka osoba, która kończy szkołę średnią bądź
studiuje, ale też pracuje, będzie mogła do 26 roku życia, no, nie będzie płacić PIT-u. Dla osoby, która ma świadczenie to najniższe, to zresztą też o 500 zł zostało przez ostatnie 3 lata podniesione, czyli 2250 brutto, no to dzisiaj dostaje około 1600 zł. A będzie dostawać 1800. Dla 19, 20, 20-parolatka te 150 zł więcej to jest także wydatna pomoc. Zapowiedziana bardzo wstępnie na razie jest, ale bo my to będziemy robić pewnie za kilka miesięcy, dokładnie to rozszerzymy, ale chcemy, żeby także koszty pracy dla wszystkich zostały obniżone, czy też dla znacznej grupy Polaków. O szczegółach będziemy mówić, ale no, ogólnie będzie to zmierzało w kierunku postulatów, jeżeli chodzi o kwotę wolną od podatku, bądź też jeżeli chodzi o obniżenie realnie płaconego podatku PIT. Szczegóły będziemy Państwu przedstawiać później. No i połączenia PKS tutaj w najbliższych tygodniach, szczegóły zostaną zaprezentowane. Chodzi o to, aby te mniejsze miejscowości, gdzie w ostatnich latach kilkunastu budowano połączenia autobusowe i mieszkańcy, ci, którzy nie mają samochodu, mają duży problem, żeby dojechać chociażby do zakładów pracy, będziemy starali się to także zmieniać poprzez wspieranie gmin, powiatów, także w ramach programów transportu publicznego, który jest wdrażany. Tyle z mojej strony. Jeżeli są jakieś pytania, to jesteśmy do Państwa dyspozycji.